Orochimaru jest trochę jak Krzysztof Ibisz. Z roku na rok coraz młodszy. Zapraszam na 10 ciekawostek o nim. O Orochimaru, nie o Ibiszu. Orochi oznacza wielki wąż, a Maru to pospolite zakończenie imienia męskiego. Mimo że jego marzeniem było opanować wszystkie techniki jutsu, umie on ich zaledwie 38. To tyle samo co Kakashi i o 12 mniej niż Madara. Skóra białego węża to symbol szczęścia i odrodzenia. Niebo to napis, który widniał na jego pierścieniu, gdy był on w Akatsuki. Masashi Kishimoto przy tworzeniu postaci Orochimaru wzorował się postacią Hisoki z Hunter x Hunter. Obydwaj nie byli nigdy przedstawieni jako jednoznacznie źli lub dobrzy. Jest całkiem prawdopodobne, że Orochimaru miał nazwisko, ponieważ nazwy jego rodziców są pisane dwoma kanji. Niestety są one na tyle złej jakości, że są niemożliwe do odczytania. Prócz przygotowań do ataku na Konohe, nigdy więcej nie pokazał się w opasce wioski dźwięku. Najbardziej lubił jajka, a najmniej wszystko co zimne. Ukończył on aż 1468 oficjalnych misji. 16 rangi D, 332 rangi C, 521 rangi B, 491 rangi A oraz 108 rangi S. Jako jedyny z Saninów ma on dzieci. Mam nadzieję, że ciekawostki spodobały Wam się. Zapraszam do sekcji komentarzy w celu proponowania kolejnych ninja. Trzymajcie się, na razie, cześć!